Dobra, jedziemy. Następna stacja, Żyrardów. Continue change to Siberian trains and long distance train. No to już wiemy, kto powinien w metrze czytać. No i już w Wiskitkach. Mecz już powinien rozpocząć się 5 minut temu. A na boisku jest jedna drużyna. Drużyna gości. A kto jest drużyną gości? Nie wiem. Kurde, wszystko nie wiem, no. FC Płochocin. A, Płochocin, tak. Płochocińskie lwy. No i idą gospodarze. Idą żółte pantery do monopolowego. Na trybunach poza nami nie ma nikogo, o dziwo. Dlaczego nie ma nikogo? No widzę, że ten, telewizja przyjechała. No, poważny mecz, to będzie poważna telewizja. Pan da może tym Wiskitkom wygrać choć raz. Słucham? Ale pogoda się zrobiła. Meczowa. Trzeba być kurde kretynem, żeby w takich warunkach mecz oglądać chyba. Kibice jacy docierają. Sztuk dwa. O kurwa. A do czego nie grasz? Coś mam kurwa z pachwiną, wyszedłem, już byłem przebrany. Czekałaś? Chujem? Też, no bo to blisko, no to chuj wie, jak może promieniuje do pachwiny, nie? Jest piłka! Kurwa! To jak oni mają wygrać bez ciebie? Właśnie mogą. O kurwa. Aż poszedł kurwa. Ja wyjmie to spokojnie. O kurwa, no żeż. No i niestety już 0-1. To szmata była. Jesteś ambasador w formie ogólnie. Jak wychodzi z pociągu, to się wyjebał, zahaczył o peron. Dobrze, to patrz, patrz. Peron zaszedł. O kurwa! Zajebał, ja. Dobre, Kowal! Co tam, czego tam pan szuka? Co? Butelki, kurwa, żeby oddać. Wszystkie puste? Nie, niekoniecznie. O, ręka była jak chuj. No i tam sędzia nie zauważył. Sędzia jest nasz. O, następny. Kurwa. Moje uszanowanie. Ty, a dzisiaj nie załapanie się do maski meczowej nabiera zupełnie innego znaczenia. Co niż ostatnio? Co? Nie załapałeś się? Ja normalnie wszedłem. Dlaczego? Pociąg mi się spóźnił. Ale co, nie grasz tylko dlatego, że się pociąg spóźnił? A moja wina? Wziąłem usprawiedliwienie od konduktora o opóźnieniu pociągu, ale to nie wpływa na u nas, u naszego prezesa na ten. O kurwa! Aż myślałem, że wejdzie. Ile mamy? 15, 16. Czego? Punktów. 16 tak? Punktów macie? No. To weź sprawdź tabelę. No przecież żeśmy walkowera ostatnio dostali kurwa za Brwinów, ty. To nie jesteś... No to nam się należy. Sprawdź tabelę. Po walkowerze macie 12. Tak? Bo ten walkower odebrał punkta nie dał. Nie wierzysz? No sprawdź, sprawdź. Graj! Co? Ledwo go dotknął. Oczywiście. W ogóle go nie. Czysto w nogę go trafił. Faktycznie 12. Jakimś innym wzorem matematycznym kończy. Rzucaj mocno! Mocno, mocno! Nie. Teraz no. Patrz. O, ekstra. O kurwa! Krzysztof! Kurwa, mówili, że mocno. Nie groźne to. Aj. Jakieś takie nietypowe te bramki tracicie w tym meczu. Nietypowe? Dla nas normalne takie. Chuj wie z czego, chuj wie na co, chuj wie po co. To była bramka do szatni. Zaraz ciężka druga połowa przed nami. Leszny nie bój się, jedni! Dobra, dawaj z lewej, napierdala! Zostaw! Zostaw! Jachu, jachu, weź to! No kurwa, ja pierdolę, no. Spalone! Brawo, panie. Brawo! Dobrze powiedziałem, kurwa. W drugiej połowie nie ma naszego czołowego eksperta. Może dostał jakiś angaż albo górę. Bramka. Czy ja źle mówię? O kurwa! Ekspert powraca. Najmocniejszy skład to stoi na trybunach. Nie tak macie? Alkoholowy. O kurwa! Kurwa, macie! Kurwa! Co? Co jest? Nie wiem, jakieś wiadomości dupą powysyłałem na Twitterze do ludzi, kurwa. O! No kurwa ja! Nie, wybroni, wybroni. Nie ma! Co? Nie ma? Idź wyżej, sikor, wyżej! Tak! Już koniec? Już? Ty to jak ktoś liczył te minuty? Chuj! Nie schodź ten, bo się znowu wyjebiesz. No właśnie o to chodzi. Tam są schodki z drugiej strony, bezpiecznie będzie, bo się znowu wypierdzielisz. A jeźdź tam dookoła, no. To takie tam pewne tajemnice z przerwy zdradziłem. No i udało się. Brawo! Brawo.